Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszych zmagań z Resident Evil 3, Nemesis. Tutaj ostatnio, chciałem powiedzieć, sobie zakończyłem i spanikowawszy. Tak, idziemy dalej. On idzie, dobra, nie idzie, zostanie na tych schodach. Już chwileczkę, zaraz, słuchajcie, pozdrowienia i dobre rady wdrożymy. Już zaraz do was. Chyba cię pogięło, tu wypadł. No nie, no Heniu, co ty robisz mi tu? No to powiem wam, że trupki się pojawiają cały czas. Znaczy to fajne jest, bo za każdym razem się coś tutaj dzieje. Słuchajcie, zanim może zacznę, to tutaj pozdrowienia i wasze komentarze. Może na sam początek szybciutko pozdrawiam Dawida. Oczywiście Dawid... bardzo lubi, jak ja tutaj, słuchajcie, gram na ślepo i tak, i tutaj się motam, nie wiem gdzie iść, tak, jemu się to podoba na przykład, bardzo się cieszę z tego powodu, że może się nawet takie motanie komuś podobać. I mój English, tak, mój English jest po prostu, ale to za chwilę dojdziemy do tego. Pozdrawiam też Deseo na moja tutaj wspomniała o tej skrzyni, słuchajcie, która tutaj była taka wisiała. Ja myślałem, że jak zestrzelimy ją, to będą jakieś fajne rzeczy, dobrocie, a to się okazuje, że tam są te dwa pająki, więc jak strzelimy tą skrzynię, to a gramy na przykład na hardzie, no to warto tą skrzynią sobie tutaj podratować się, bo ona spadnie na tych przeciwników i to jest chyba o to tylko chodziło, także dobra, a ja myślałem, w ogóle mi nie wpadło do głowy, że może być tam, że to może być pomoc w pokonaniu przeciwników, myślałem, że tam coś po prostu w tych skrzyniach jest. Co tam jeszcze? Sebastian też lubi, jak ja tutaj się motam, fajna seria, dziękuję. I tutaj, że używam shotguna, tylko Seba, bo wiesz co, zobacz ile tych naboi jest, a co tam, będziemy się najwyżej później męczyć. Ja wiem, że mógłbym sobie przeoszczędzić i tutaj inną broń wziąć, później będę mieć problem, tak, że będę, no nie wiem, bo strasznie mam dużo naboi do tej zwykłej broni, no może masz rację, ja wiem. Żeby tutaj po prostu teraz na razie shotgunika sobie zostawić i troszeczkę tutaj pozużywać te zwykłe tutaj, no mogę też tak zrobić, no najwyżej będę się tutaj cofał, bo deadne i tyle, no patrzcie ile tych naboi jest, no to jest niesamowite, strasznie dużo tego jest tutaj. To było do... to, nie? Nie do Magnuma, nie? Żebym tu znowu nie pomylił, bo to wiecie, u mnie też jest tak, że ja tu mylę, to nie ma tak łatwo. Dobra, no to Sebastian powiedział, że gramy takim, no to gramy. I co tu jeszcze, Seba, wspomniałeś? Wspomniałeś, że ten hydrant to będzie czytanie książek. O Jezus, jak będzie coś czytanie, to ja znowu English mój i będzie przypał. Adrian właśnie, Seba i Beata. Wspomnieli mi właśnie, słuchajcie, znowu. Ja już myślałem, że się to nie powtórzy. Ale to jestem cały ja, niestety. Tam jak byliśmy w pociągu, to tam otworzyłem te drzwi, a powiedziałem, że nie otworzyłem. Znowu, Boże. Ja się nigdy tego nie nauczę, Adrian, sorry. Nie nauczę się, no niestety. Nie ma takiej możliwości. Pozdrawiam Ebi, pozdrawiam Dorotę i Beatę. VIP tutaj wspomniał, że mnie słychać za cicho, naprawdę? Kurde, już się tak drę, nie chcę tak za bardzo, żeby mnie właśnie... żeby za mocno nie było, żeby grę też było słychać. Mam nadzieję, że teraz jest ok, daj znać i żebym pogrzebał teraz w tej fontannie tam. Dobrze, to chyba wszystko. To idziemy do fontanny, bo mamy książkę. Tak, z poprzedniego odcinka. Jak to wygląda? Tak, i właśnie ja bym chciał... wrócić się do tej fontanny. Tylko gdzie to było? Właśnie to jest to, że Frodo znowu nie wie. Z hydrantem mówisz, że... tak, to będzie to. Że z hydrantem będziemy tu jakieś kombinować z książką. Jak coś będzie do czytania, to ja tutaj walnę. Podejrzewam, że trzeba dać tutaj tę książkę. No taki mam plan w dzisiejszym odcinku. No tak myślałem, dobra. I teraz jak ja wezmę to, tak, to powinno mi... Nie powinna się lać ta woda, tak? Dobra, a mam tę książkę znowu zabrać? No dobra, wezmę, nie wiem, na wszelki wypadek, bo...
Co ta woda poleci? Aha. No dobra, niech sobie ona leci, tak? Tutaj jakby chodziło o to, żeby zebrać ten medalik, tak? Ale wiecie co? Za Chiny nie wiem, gdzie można by było ten medalik wtrynić. Dobra, ale mamy to. Pytanie, czy z tym łazić? No to... To gdzie byśmy teraz poszli? Bo mamy ten... Ten klucz. Oto. Wrench. Check. Instrument to wrench hex. Object. Objects for bolts. Czy ja próbowałem hydranta? Aha, bo my potrzebujemy ogólnie chyba trzech rzeczy było, tak? Że potrzebujemy paliwa. Jeszcze coś. Ale nie pamiętam do czego. Czy idziemy zobaczyć hydrant tym kluczem? Czy ja to robiłem w poprzednim odcinku? Bo też tak może być. Tu są te robaki były, tak? Tam jest tego prądu potrzebuję i nie mam go. Tak, tu była ta skrzynia właśnie. Wiecie, ja ją tutaj zestrzeliłem zadowolony, myśląc, że zaraz coś fajnego z niej spadnie. O matko. Dobre to było. No chyba, kidding me. Ktoś tam walczy, ej. O, chyba cię pogięło, chłopie. Rany boskie. Nie wiem, czy ten kozik to był dobry pomysł. No ale mam tyle naboi, że... Wiecie, o co chodzi. Nie, bo jeszcze ten tu idzie. A ktoś tam... O, Jezu, ci wstają. Ktoś tu walczył, nie? Słychać było. Dobra, zaraz zobaczymy. Jak będzie więcej przeciwników, no to ja to zlamię, nie? To na pewno. Na razie zostawiam to wszystko tu. No bo wiecie, oni mnie po prostu tak obtoczą, że nie dam rady z tym kozikiem, nie? Tutaj są też te takie drzwi, nie? Ciekawe, czy to... Nie mam powera i nie wiem, gdzie to tylko powera się tutaj włączyć. Dobra, no idę... Gdzie ja idę? A to co to jest? Tutaj nie, nie? Ten hydrant, no. No. Sebastian tutaj, tak? Seba tutaj wspomniał o tym hydrancie. Więc idę do niego. Kurde! Dalam stąd. Jeszcze te ptaszyska to najgorsze. No w każdej części muszą być, nie? To ja próbowałem. Jestem tego pewny, że próbowałem. Tylko robię to po raz enty. Może z boczku? Nie ma na boczku? Na boczku? Ja to na pewno próbowałem. Dobra, no to w takim razie, jak to nie idzie, to... No jest ten bolt cały, no. To chodźcie, idziemy tam, gdzie... No to ja nie wiem, słuchajcie. To ja jestem głupi. Czyli to trzeba w jakimś fajnym, konkretnym miejscu, to... Dobra, wręcz już nie potrzebujemy, wypadł mi z nim. No, widzicie co, jak się gra pierwszy raz, to trudne to jest, bo naprawdę można... Już byłem... Te trzeci raz to był ostatni mój. Chciałem lecieć do pociągu, tam gdzie rzekomo... Tam gdzie rzekomo otworzyłem sobie drzwi. No i otworzyłem rzeczywiście. I zostawiłbym to w cholerę i bym się dalej męczył i nie wiedział, jak zrobić z tym hydrantem coś. To chodźcie, idziemy tam, gdzie ten ogień buchał. Zaraz mi coś tu wyskoczy, jestem tego pewna, a jestem tylko z kozikiem. Bo chciałbym się jeszcze do tego pociągu tam też wrócić, nie? Tam już coś lezie tu. A te psy, a to ja nie chcę ich. Wypadł mi stąd. Nie, z psami nie będę się męczyć, zwłaszcza, że mam tylko tę takie pipidówkę małą, nie? To mogę sobie chyba zapisać. To może tak zróbmy, bo zaraz dednę. Tak.
jak sobie zapiszę, wiecie o co chodzi, jak najwyżej zginę z tym kozikiem moim, no to... Łalany boskie. Jeszcze tutaj mam powderki, nie? A tylko, że mam same czerwone, to... To jest chyba... tylko na zwykłe, tak? Na zwykłe te bronie. Alejka. Patrzę jeszcze. To było tu. No dawaj to. No. No dobra. Jak to nie będzie to, słuchajcie, to ja tutaj umrę na zawał. A, dobra jesteś. Bo mnie tutaj Seba nastraszył jakąś książką, co ja tutaj mam... myślałem, że będziemy tutaj jakieś zagadki będą, a ja tutaj nic nie wiem. Chyba, że w książce coś było napisane o tym, tak? No też tak może być w jakichś notatkach albo co? A co to takie tu latające coś? Śrubaki. Tu mi coś bucha. O, roślinki są. O, tam jest pacjent. No mogę wziąć. Niebieskich dwóch chyba nie da rady, no nie? Połączyć. Dobra, wezmę na razie jedną, nie będę tutaj łupa palił. Dobra, chodźcie, idziemy zobaczyć, co tu jest. Jak zginę, to jestem blisko, więc... Zaś znowu ten? Chłopka? Jezu, ten dziadostwo! Jeszcze jedno jakieś gówno. Słyszę je. A tu była beczka w ogóle, nie? No chodź, już nie bądź. Popalisz, bo ja chcę tu zobaczyć, co się. Boże, nie ma nic, dobra, chodźcie tu. Co? Okej. Okay. A ten. Coś ty zrobił? I had no choice. He was about to turn into a zombie. Aha. It would have been a threat, so I eliminated it. But he was still conscious, wasn't he? He was as good as dead. And it took fewer bullets to kill him now than it would have if he had transformed. To nie było miłe, powiem ci. On jakiś taki jest, słuchajcie, niefajny ten facet. Dobra, tu mamy jakieś order, to są jakieś rozkazy, chyba tak. Business fax. Ja mogę to zabrać. Rozejrzę się tu troszeczkę. A ten gościu mi się nie podoba, on jest jakiś taki... A tu coś jeszcze mi mrygło. Pokaż jej imienia. W tym Minecraft, o tu. Jakiś pilot, czy jaki czwart? A, jeszcze raporciki jakieś. Password? To co to jest? Which use the remote control? Tak. Co ona tu mu pokaże? Coś? Co to? Co to było? Czekajcie, ja muszę się czas tego przyjrzeć. Mogę jeszcze raz? No i? Quick in story now. Adravil. Może to być jakieś hasło, słuchajcie, do czegoś? For this quarter. Nie wiem. Produkt. Jakieś produkty company. To chodź jeszcze te półeczki tu przejrzę. No nic. Dziwny ten pilot. Nie rozumiem tego pilota.
Więc jak coś, to możecie mi śmiało napisać, o co chodzi z tym pilotem. Co ty tutaj grzebiesz, chłopie? No dobra. Spray, to już mamy dwa. Mogę jeszcze z nim... Dobra. Mówię wam, że coś jest nie tak z nim. Tylko po co myśmy tu w ogóle przyszli? Bo ja nie wiem, jaki jest cel. Empty. Wszystko empty. No, cel jest taki, że to zabraliśmy, Frodo. Kranka. No dobra, jak mamy kranka, on w ogóle nie chce z nami rozmawiać, w ogóle nic, nic, niczego, zero. No to jedyne, co ja mogę? Co ja mogę tym krankiem? Jezu, zapomniałem! To mogłabyś biec? Super. Mógłbyś pomóc, a nie... No ale... Nie mogę wcelować w drzwi! No, tyle. Po co mi krank? No i... No i co? I caution, i co? Boże. A tego już nie wezmę, nie? Patrzcie, tam są trupy. Ciekawe, jak tam się dostać. Kurde... A tam byłem. Sales office. A czemu mi to mrygło? A jak coś mryga, słuchajcie, to znaczy, że jest... Jeszcze powinienem tam pójść, czy jaki czwart? Tu są te dwa przedmioty. Bronze made book. Object. Give knowledge. Given knowledge. Czyli dać jakąś wiedzę on it. No to? Jakiś kompas. Future in my hand. Przyszłość w moich rękach. No, coś tam. Coś tam Englishuje, nie? A ten to ja nie wiem, czy on wylezie przez to okno. No to wyjdź, a nie tak. Nie ma tu żadnego przejścia, żeby się tam do niego dostać. Zastanawiam się właśnie, czy jak jest taka mapa i na przykład tam mi mryga, nie? Na tej mapie. To znaczy, że coś jeszcze tam powinienem zrobić? Na przykład to coś takiego tutaj jest. Czy na jakie to zasadzie działa? Bo nie wiem. Powiem wam. Mogę sobie w sumie wziąć... tutaj zrobić porządek od razu. No ale mam chodzić z tymi kompasami, z tymi... książkami, kurde, nie wiem. Powiem wam, że nie wiem. Na pewno to odłożę, no bo to na co na razie mi potrzebne. Tu. A mogę sobie na przykład zrobić... zabrałbym sobie to. No i dobra. I po prostu wziąłbym na przykład to kombajna z tym i to kombajna z tym. Z tym, że jeszcze jedną taką trzecią mam. Mogę sobie jeszcze taką jedną trzecią? Gdzieś tu była taka jeszcze. O, połączę to, dobra? Tak zrobię. I jeszcze to kombajna z tym. No, to mam trzy takie. No, będzie. Dobra, niech będzie na tym samym slocie, bo tam się faktycznie... Cholera. No to teraz tak, to teraz jeszcze tylko to odłożę. I wezmę sobie... Jest jakaś zielona jedna mała? Dobra, nieważne. Wróciłbym się do tego pociągu tam. Wiecie, że zapomniałem... nie, tu gdzie idę? Zapomniałem, jakie tam były te trzy przedmioty, żeby uruchomić pociąg. Kojarzycie może? Na pewno kojarzycie. Będzie pogięło. Nie będę z tym czymś walczył. Wiem, że na pewno właśnie benzynka. To na pewno. Którą mamy. Co jeszcze? Tu hydrant był, dobra.
Tutaj te kruki, tak? A co one takie? Aha, bo one tutaj sobie... Rany boskie. Nie, 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 nie. Nie, nie. One sobie tam siedziały. Na podłodze. To mnie też właśnie jeszcze ciekawi, na przykład tutaj z tym prądem. Dobra. Tutaj mamy te roślinki, jakbyśmy się zatruli. Mhm. Tu znowu będą przeciwnicy, czy nie? Nie, cisza. Wybite wszystko w pień. Tutaj mnie też jeszcze właśnie ta winda korci, ale no powiem wam, że nie wiem jak włączyć prąd. Tam jest taka winda. Chyba, że to jest tylko tak, o. Ale coś czuję, że to na pewno będzie można zjechać. I teraz tak, żebym się tutaj nie... Tu była ta fontanna. Woda w niej nie leci. Z niej nie leci. Dobra. No to tutaj teraz. Czekajcie, żebym nie pomylił. Tu. Czekajcie, bo tu to bym poszedł sobie tu. Tak, tu bym chciał pójść. Gdzie jest ten metro station? Tu jest. No to dobra, no to idę. Tu idę. Nie, tu byłem. Nie, tu nie byłem. W sumie to mógłbym się, wiecie, pojawić. O kurde! Ten. Gdzie to było? Pogubiłem się. Tu? No ja pierdzielę. Heniek, puśćcie mnie. Nie wiem, czy ja tu wlazłem, czy tu jest w ogóle sens. Spanikowałem. No, do dupy. Co to było w ogóle? Aha, to było... A, tu można przez to przejść. Ja nie pamiętam, co to było. Tak, tutaj coś zabieraliśmy. To jest ten dom. Mhm. A wejdźcie jeszcze, wejdziemy jeszcze raz, dobra? Bo ja nie wiem. Tam powinienem skręcić, w tamtę mańkę. Chociaż? Co tu było? No, 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 to jest jakiś tylko taki rozpieprzony pokój. Hmm. A tu nie przejdę, nie? Bo to tu się pali. Tak. No to niepotrzebnie tu wlazłem. Mhm. To tam, gdzie te kruki mnie wystraszyły, kurde. Może znaleźć. Tu nie przejdę. No to czekajcie, to teraz muszę się tu kierować, jak to tak na prawo. Nie, na lewo. Ciele to. Wypadł stąd. Tu i tu. Te. Hmm. Tutaj na przykład ten posążek był, ale czy ja miałbym mu znowu oddać tę książkę? Poczekajcie, nie, bo ja potrzebowałem tylko... A może mu ten kompas dać? Dobra, spróbuję. Aha. No i? A tu książkę mu dać? Co to jest? Akumulator! Dobra! Bateria. I ona jest do tego... do tej windy. No. No dobra, tylko czekajcie, no... Jezu, to znowu 7 lat świetlnych. O Boże! Zpanikowałem. Kurwa, jak to było? Puść!
Ach, kuźwa, wiedziałem, że to nie będzie takie hopa siupa. Gdzie był ten station? Chcę tam koniecznie się udać do tego... Tu? Tak głupio to pokazane było, że... No oczywiście, że wybrał Frodo nie to, co trzeba. Jezus Maria. Zaraz mi znowu coś wyskoczy. Że to fajne są te straszaki, to mi się podoba to. Bo to... Niby już byłem w tych miejscach, nie? A dalej jednak coś tam wylezie. Ten tu dead no. Tu mi z tego też wyskoczyło, to pamiętam. No to teraz ja muszę się wrócić... No właśnie, muszę się wrócić i to tak zdrowo, tam gdzie Desoa mi pisała o tym. O tym, że ta skrzynia tam wisi, nie? To będzie ta, to będzie ta winda, no nie? Oho. Następny. Jezu, chodź pomożemy szybciej, a nie tak się uzrzeszyć. No i co? Dasz radę, chłopie? No, jesteś... Okej, okay, w porządku, dasz radę. To jest ten, co tam leżał, nie? Nie, idą następny. Czy ja mogę mu pomóc? Tylko mi nie rzucaj... Granatę. Michael! Michael! My people. No. They were wiped out by these monsters. I can't stop just because I'm wounded. But can't you see those monsters are also the victims of Umbrella? Are you accusing me of taking it out on them? You don't seem to understand something. We're not really involved with the company. There's no reason for any of us to take responsibility for this mess. I know that. And right now, that's the only reason why I'm trying to cooperate with you. Nikt nikogo nie obwinia tutaj, no bez przesady. Sorry. I feel so useless. Don't. You fought hard and have the wounds to prove it. But I'm still alive. My men aren't. Don't think about that now. Just rest. Pytanie, czy jest ugryziony, nie? No, ale wygląda na takiego, że chyba tak. I could not save my men. No. Zrobiłeś co mogłeś. Niestety. Czekajcie, bo ja nie pamiętam, co tu trzeba było. Kabelki już daliśmy. Fuse. A, dobra, fuse'a. Czyli jakiś tam bezpiecznik. Oila mamy już. A mogę na przykład wtemnić tego oila, żeby się już go pozbyć? No. Aha, ale... Aha, mam jeszcze. Dobra. Czyli jak będę mieć fuse'a, to dopiero, tak? Mhm. Chodźcie, idziemy do tego sekretnego pomieszczenia. Aha, czekajcie, bo to chyba nie jestem z tej mańki. Czy to jest z tej strony? Tu chciałem wejść. To? Gdzie to Frodzisław tutaj pootwierał? Pootwierał, pozamykał. Nie poczytał. Aha. Gdzie to było? Ej, słuchajcie, i mam... Ja nie wiem. Co ja tutaj? A może to jest to? To właśnie sobie otworzyłem? Może to będzie tak? O Boże, przylazł kilometry stąd, żeby tylko sobie przejść na drugą stronę, bo zdechnę tu zaraz. Pewnie to o te drzwi chodzi. Jezus Maria. Dobra, ale co ja tam mam? Tak, to chyba będzie to. O ja pierdziu, maniu. Dobra, no to tamten nie, mieliśmy jakoś... Dobrze, to mieliśmy scenkę, to przynajmniej tyle fajnie, nie? To teraz... dobra, mamy tego. A to nie można tego otworzyć, prawda? Tak wygląda, jakby można było. A kanały? Ebi tam wspomniał, że muszą być kanały. Kanały? W każdej części muszą być. W każdej grze muszą być kanały. Z kanałów to nie gra. Co ja chciałem? Windę. Tak.
Ja chcę windę, bo mam accumulation. Więc winda jak najbardziej. Ciekawe jeszcze tą korbkę, ta korbka, tak? Ja mam jeszcze tą korbkę. Gdzie można by było? A co tam było z tamtej męki? Jakby się poszło tu. Tu nie ma nic. Czyli w sumie przy tej statule to trzeba było podmienić, nie? Z książki na kompas. A i tutaj te ptaszyska. Dobra, ale to my idziemy szybciutko tu. Dobra. No zobaczymy, no zjedziemy gdzieś do kanałów, no bo co? Nie może być tak nudno. Czy to jest pokój do zwierzeń? Co? Żadnych rzeczy chyba nie zebrałem świeżych. Nie. A ta książka, słuchajcie, czy ona mi jest w ogóle potrzebna jeszcze? Kurde, nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, co z tą książką. Dobra, na razie zostawię, bo może znajdziemy po drodze jakąś statuę kolejną i tej trzeba będzie dać książkę i to taka do dupy robota. To lepiej jednak może zabiorę. Nie ma tak, że jak na przykład jest już coś niepotrzebne tak naprawdę, to wtedy można to... Tak, wodo, tak. Te magnumki to może sobie jeszcze zostawię na tego... Nemezisa całego, bo jestem przekonany, że to nie zdechło. Teraz ja... Poczekajcie, tu chyba, tak? I tutaj była fontanna. Dobra, to była fontanna. Więc ja idę tu. No, to będzie to. I... A gdzie to można wtrynić? Tu. No. Ja teraz jadę. To. Będzie. Wiecie, zawsze to jakiś progres. Uuu, muzyczka. Tylko, że ja znowu z kozikiem idę, nie? Boże. Jeszcze nie wcelowałem w to, co trzeba. Chryste, panie. No, 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 do pajasia. Boże. Spieprzaj, dziadu. Jeszcze? Naprawdę? Chodzi o to, że się wyprzytykałem. Ale nieważne. Tego mam tak dużo, że... Chłop leży, otarł czoło. Dobra, i to... To się przyda. To się wypstrykałem, to można zabrać. Nie było tutaj... Aha, jeszcze tu jakaś działuszka. No Halina, ale idziesz, a po co robisz? Co to jest? To mi wygląda na ładunki wybuchation, ale no... Czy ja teraz to chcę? Jakaś elektrownia, ej. Obejdę tu do... Tutaj też można tu przejść. Dobra, zobaczę, co to jest, tak? Najpierw zobaczmy, co to jest. Czy ja mogę tutaj coś pstryknąć? Nie. Czyli ni chuchu, tak? Eksplozywy, nic. No to tu? Czy tu? To? Tu można przejść. Aha. No to tędy. Elektrownia, dobrze mówiłem? Może tutaj tę korbkę? What control room there could be?
To jest 115 V, 125 V. No nie, nie gadajcie, że będę musiał tu jakieś przestawiać znowu jakieś fotowoltaiki jakieś. Transformersy. A to co mi tu mrygo? Co to jest power? Power manual mode. System prone shot. Be careful. Maximum level. No i? No, no. Na zielono cyknęłem. Cyknąłem na zielono, słuchajcie. The old emergency exit. Czy ja nie wejdę tutaj, tak? Jakieś wyjście, ale co? A jak na przykład wezmę tym, bo tu Rusty jest, a tym? Nie. Albo pod jakimś kątem zajść znów, ja nie wiem, kuźwa, bo to wiecie jak to jest. Nie, no tutaj... Bo nie widzę miejsca, żeby tak jakieś gdzieś tu była jakaś korbka. No wydaje mi się, że to są jakieś... Jakieś wyjście ewakuacyjne, ale... A tu? Matko Boska! Nie wiem, skąd mam wiedzieć. O, zresetowałem. No to dawaj na przykład, nie wiem, blue'a. Reda. I 100 mi wyszło, tak? A ile tam miało być? 160. Nic się nie stało. Co to tam było? Tu było coś napisane, tak? Czyli jakby... 115, między 115 a 125, mam takie coś zrobić, tak? No, 7 lat później. Push it, push it, push it real good, blue. I dawaj jeszcze blue, dawaj. I dawaj mi jeszcze reda. Czemu setka wyszła? Za każdym razem mi setka wychodzi. Aby zobaczyć na przykład co... Co to jest auto manual reset? Reset 45. Później co, że podwojone? 45 razy 2. Poczekajcie, bo nie wiem, czy to o to chodzi. 75? To ja nie rozumiem tego. 120. 180 mi to już. A już było blisko, nie? Chyba. Dobra, do 3 razy sztuka, bo ja już mam dość tego. No, wiecie co, taką troszkę metodą prób i błędów tutaj grzebałem, aż wyszło. A tutaj nie mogę, tak? Aha, tutaj jeszcze między 15 a 25, bo jest. Ciekawe, czy też można to otworzyć jakoś. No tu jakieś półeczki. Mogę coś otworzyć, o Jezus, mam miejsce? Mam. Magnumek, na magnumka mam. Jezu, no i już lezie jakiś jeden z drugim, no. A wiecie co? Chodźcie, wypróbujemy tego magnuma. A co tam będzie się pierdzielić? A tu? Dawać coś. Coś można tu stryknąć? No nie gadajcie, że tylko tutaj magnumika można zdobyć, którego w sumie tak naprawdę na easy już mam. A tu? Na tej półeczce? Też nie. No wiecie co? Miałem wrażenie, że jeszcze coś można... Aha, nothing more. No dobra, jak nothing more, no to nothing... O Boże! Więcej was matka nie miała. I co teraz? O Jezu, mam do wyboru? Dobra, ukryję się. Zobaczymy, co z tego będzie, no. Tak? Wypadł.
Czy ja muszę? Znaczy, czy ja muszę uciekać tak naprawdę? Czy ja mogę ich rozdupcyć? W cholerę. Wypadł mi jeden z drugim. A co się będę? Jeszcze ktoś ma coś do powiedzenia? Nie rozumiem tego. Chodziło o to, żeby... Znaczy, miałem do wyboru jakieś tam rzeczy, tak? Żeby... w jakiś sposób się tutaj ich pozbyć i... Ale ja wiem. Tutaj na przykład... Wy to otworzycie, czy co będziecie tu robić jeszcze? Albo coś tu pstryknąć, tak? Miałem do wyboru. No dobra, no tam. Nieważne. To bym chciał jeszcze. Czy to się da otworzyć? Tylko, że jak to zrobić, bo to... To by na zero wyszło. No to czekajcie, to zrobimy inaczej. To zrobimy na końcu, bo zrobimy reda. Blue. 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 Tak jakby... Mhm. Tak jakby ten niebieski to był takie na minusie. I 80 wyszła. Mhm. Jak to zrobić, żeby tu było... Red. A tutaj same blue zrobimy. No właśnie. Red na plusie, niebieskie na minusie. Coś wyszło. Fuse! O Jezu, fuse. Mamy to. Czyli chyba już mam wszystkie przedmioty, które potrzebujemy do... uruchomienia tej ciuchci tam, no nie? Czy co to tam jest? Tutaj jak coś powie, jakaś ciuchcia, tylko weź tam się teraz dostań jeszcze. No i co teraz? Na przykład tutaj. Wy tutaj wejdziecie, czy co będziecie robić? Ile mam tych magnumów? Bo też tak wylazłem, a... Ile to jest? Jeszcze dwa. No to można tutaj... Wypad z baru. Dobra, i teraz tak. No to już zmieniamy na to, bo ja już tu nic nie mam. Dobra. No i... Fajnie by było już, słuchajcie, iść do zapisu i koniec, bo już jest ponad 40 minut odcinka, jak zwykle. Jezu! Chyba cię pogięło, chyba cię pogięło. Ty frajerzyno jeden. Chcę na górę wjechać. Tak, to tutaj gdzieś jest już blisko zapis, więc fajnie by było... Tam oczywiście ja mam jeszcze jedno wejście, ja wiem, oczywiście zrobimy to, ale w następnym odcinku chciałbym się... Boże, on tu jest. Kurde. Źle poszedłem, nie? Źle poszedłem. Spanikowałem. Źle poszedłem chyba. Boję się teraz. Czy on tam będzie, nie? To nie to przejście. Jezus, jaki fuks. Mógłbym zawalczyć, no ale nie tym moim kozikiem. Przecież dajcie spokój. Gdzie ten zapis był? Tu. Już idę do zapisu. Już nic ciekawego, słuchajcie, nie będzie chyba. No, po prostu świetny. Kurde, on łazi za mną, ale jazda. Się tak wkurzył. A ja jeszcze bym chciał właśnie tam pójść, bo tam były jeszcze jedne drzwi w tej elektrowni. Dobrze, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Co my mamy? Aha, fuse'a. No to bym musiał się wrócić teraz jeszcze do pociągu. No, no, no. Dobra, także zrobimy to w następnym odcinku. Dajcie dobre rady, oczywiście, pozdrowienia. I co? I trzymajcie się do następnego odcinka, nie? No, pa, pa.